Cześć widzowie! Po, czyli główny bohater wyprodukowanej przez studio Dreamworks serii filmów animowanych pod tytułem Kung Fu Panda, bardzo szybko stał się ulubieńcem widzów na całym świecie, przede wszystkim z powodu swojej zabawnej niezdarności, ale również i niesamowitej determinacji w dążeniu do celu. Będąc bowiem wielką ciamajdowatą pandą, po pomimo braku jakichkolwiek predyspozycji do walki ostatecznie spełnił swoje marzenie o zostaniu wielkim mistrzem kung fu i choć oczywiście zawdzięcza to tylko i wyłącznie swojej pracy oraz poświęceniu się długiemu i morderczemu treningowi, to jednak nigdy by do tego nie doszło, gdyby mistrz Ugłej, totalnie wbrew jakiejkolwiek logice, nie namaścił go na samym początku jego drogi na smoczego wojownika. W dzisiejszym odcinku chciałbym więc przyjrzeć się nieco bliżej decyzji Ugueya i postarać się odpowiedzieć na pytanie jak to możliwe, że wielki mistrz nie zdecydował się wybrać na smoczego wojownika żadnego z dotychczasowych uczniów Shifu, a przydzielił tę rolę niemającemu do tej pory nic wspólnego z kung fu dostarczycielowi jedzenia, który ponadto znalazł się na ceremonii całkowicie przypadkowo. Zaczynamy. Podczas ceremonii wyboru smoczego wojownika, czyli mitycznego bohatera mającego w przyszłości odczytać smoczy zwój oraz ochronić Dolinę Spokoju, podczas której Mistrz Ugłej namaścił na tę pozycję, jak się wydawało, całkowicie przypadkowo przebywającą tam pandę, większość publiczności nie potrafiła zrozumieć tego wyboru z kilku głównych powodów. Po pierwsze, wszyscy byli przekonani, że smoczym wojownikiem powinien zostać ktoś z potężnej piątki, czyli grupy uczniów Shifu z Jadejtowego Pałacu składającej się z tygrysicy, małpy, żurawia, modliszki oraz żmii, którzy poświęcili treningowi Kung Fu większość swojego życia, a największe szanse na to dawano tygrysicy, która wydawała się być z nich wszystkich po prostu najlepsza. No tyle że ani ona, ani żaden z pozostałych członków potężnej piątki tak naprawdę nie mógł zostać smoczym wojownikiem z jednego prostego powodu. Każdy z nich reprezentował bowiem inny styl kung fu niż styl smoka. Widzicie, w kung fu istnieje 11 różnych stylów walki, z czego poza stylem czołgar oraz stylami długiej pięści pięści pięknej wiosny i kombinacji walczącej pięści, pozostałe z nich odnoszą się do zwierząt. I tak mamy właśnie jeszcze chociażby styl małpy, modliszki, żurawia, tygrysa oraz żmii, a także pantery i płonącego smoka. Wobec tego logicznym wydaje się, że smoczym wojownikiem mógł zostać jedynie ktoś, kto uprawiałby styl smoka, a zarówno członkowie potężnej piątki, jak i przymierzany nieco wcześniej na smoczego wojownika Tai Lung raczej by się w nim nie sprawdzili, z uwagi na swoje naturalne predyspozycje do innych stylów walki, nie bez powodu zresztą biorących swoje nazwy właśnie od tych gatunków zwierząt, których byli oni reprezentantami. Na smoczego wojownika musiał więc zostać desygnowany ktoś kto nie należał do żadnego z tych sześciu gatunków, no i akurat panda jak najbardziej spełniała to kryterium. Poza tym Po, pomimo braku jakiegokolwiek faktycznego doświadczenia w kung fu od dziecka był ogromnym fanem tego sportu i Ugwej prawdopodobnie wierzył, że jego szczery zapał do zgłębiania tajników tej sztuki w połączeniu z ekspercką wiedzą Shifu i nakierowywaniem go od samego początku na naukę smoczego stylu może przynieść znacznie lepsze rezultaty niż próba wyplenienia zarówno tych wrodzonych, jak i nabytych przez lata szkoleń nawyków kogokolwiek z potężnej piątki. I ostatecznie chyba się to udało, bo jeśli dokładnie przyjrzelibyście się temu, jak wygląda prawdziwy styl smoka w kung fu i porównali to ze stylem walki po, to dostrzeżecie naprawdę wiele podobieństw. No tylko że w przypadku Po można było być sceptycznym co do jego wyboru z jeszcze jednego powodu, a konkretnie z uwagi na jego, mówiąc eufemistycznie, niezbyt atletyczną budowę ciała, co w porównaniu z takim chociażby tajlungiem, z którym musiał się mierzyć, wydawało się od razu stawiać go na przegranej pozycji. No tyle, że to absolutnie nie jest prawda, bo sześciopak czy duży biceps wcale nie są niezbędne do skutecznej walki i tak naprawdę wielu bokserów wagi ciężkiej wygląda niekiedy właśnie bardziej jak po niż to jak wyobrażalibyśmy to sobie w pierwszej chwili. No i w sumie nie ma się co temu dziwić, bo przecież im większa masa, tym większa siła. Co więcej, budowa ciała poczyni go lepszym wojownikiem nie tylko z powodu siły uderzeń jakie jest on w stanie wyprowadzić, ale również dlatego, iż może on przyjąć na siebie bez większych konsekwencji znacznie więcej obrażeń niż większość jego przeciwników. Tkanka tłuszczowa pozwala bowiem na pewną absorpcję energii z uderzenia, przez co staje się ono nie tylko znacznie mniej odczuwalne, ale powoduje również dużo mniejsze szkody, a dobrym tego przykładem są właśnie same pandy, które podczas upadku z drzewa, co zdarza się im dosyć często, praktycznie nigdy nie odnoszą żadnych większych obrażeń. I zresztą możemy to zaobserwować w samej animacji, i to nawet kilkukrotnie, tak jak chociażby w drugiej części Kung Fu Pandy, kiedy to Po, przyjmując strzał z działa z najbliższej odległości na swój brzuch, zamortyzował go do tego stopnia, że udało mu się to przetrwać, czy w części pierwszej, kiedy to specjalne paraliżujące uderzenie tai Lunga od razu powalające niemal każdego z jego przeciwników, na Po nie robiło większego wrażenia. No może poza tym, że trochę go łaskotało. Jak więc widzicie, zarówno te kilka nadmiarowych kilogramów, jak i centymetrów teoretycznie zbędnej tkanki tłuszczowej było niewątpliwie nie tylko tym, co wyróżniało ponadle innych mieszkańców jadeitowego pałacu, ale również i tym, co dawało mu nad nimi pewnego rodzaju przewagę. Dodatkowo na decyzję Ugweya w tej kwestii mogło wpłynąć to, że pandy mają bardzo wolny metabolizm, co w połączeniu z dietą Po opartą głównie na dużej ilości klusek, bułek fasolowych i tofu sprawiało, że raczej nie zachodziło ryzyko, iż mógłby on odtłuścić swoją sylwetkę, a tym samym pozbyć się tej tajnej broni, nawet pomimo morderczego planu treningowego, który miał mu ustalić Shifu. No i na sam koniec duże znaczenie przy wyborze pona smoczego wojownika miał również wymiar symboliczny. Jak bowiem stwierdził sam Ugłej, smoczy wojownik miał być kimś, kto będzie służył jako pewnego rodzaju łącznik pomiędzy wszystkimi wojownikami Kung Fu, i to zarówno tymi dobrymi, jak i złymi. A to zawiera się oczywiście w filozofii Yin-Yang, opisującej dwie pierwotne i przeciwne sobie, lecz jednocześnie uzupełniające się siły, które można odnaleźć w całym wszechświecie, reprezentowane poprzez czerń i biel. I już nawet nie chodzi o to, że podczas ceremonii wyboru przyszłego smoczego wojownika to czarno-białe Ying-Yang w postaci czarno-białej pandy po prostu spadło mu z nieba, co również można byłoby odczytać jako pewnego rodzaju znak, ale to, że jak dowiedzieliśmy się w trzeciej części tej serii, pandy potrafiły korzystać z energii chi, a więc niezwykle potężnej energii duchowej przepływającej przez wszystkie żywe istoty w uniwersum Kung Fu Pandy. Jak więc widzicie, pomimo iż decyzja ugłeja o wyborze pono smoczego wojownika wydawała się być na pierwszy rzut oka całkowicie nieracjonalna i dosłownie nikt na czele z jego wiernym uczniem Shifu nie potrafił jej zrozumieć, to w rzeczywistości wcale nie była ona przypadkowa, a Ugłej najwyraźniej miał to wszystko doskonale przemyślane i dokonał najlepszego możliwego wyboru. Zresztą, jak doskonale wiemy, Po, pomimo trudnych początków, ostatecznie stanął na wysokości zadania i niejednokrotnie ratował dolinę przed różnego rodzaju niebezpieczeństwami, czym potwierdził, że namaszczenie go na smoczego wojownika było jak najbardziej słuszne. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Dajcie znać co Wy sądzicie o tej kwestii i czy również uważacie, że Po był najlepszym możliwym kandydatem na obrońcę Doliny, czy być może sądzicie, że ktoś inny jak chociażby Tygrysica sprawdziłby się w tej roli lepiej, a także wpadajcie na moje pozostałe materiały z bajek i animacji, a w szczególności na film o top 10 najpotężniejszych postaciach z uniwersum Kung Fu Pandy, do którego odnośnik wyświetlił się właśnie w planszy na ekranie końcowym. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć.